Witam Państwa serdecznie. Harmonia Kosmosu, ciąg dalszy i kolejne wspaniałe dzieła kolejnej wyjątkowej istoty. Z kim mamy dzisiaj przyjemność? Cześć, mam na imię Anika, jestem z Katowic i maluję obrazy zarówno nowoczesne, jak i duchowe, tak zwane obrazy mocy. Także to są obrazy w tematyce szamańskiej, głównie inspiruję się kobietami, łączę je z elementami abstrakcji lub elementami szamańskimi z Indii, Tybetu, także z różnych kultur. Wspaniale. I ja już tutaj powiem, że to wszystko prawdą jest, ponieważ wczoraj jako terapeuta holistyczny sprawdzałam sobie tutaj te dzieła i mają faktycznie niesamowitą, fajną energetykę. Dlatego też powstaje ten reportaż. No i właśnie sobie tutaj jeszcze zobaczymy. To są dwa takie piękne obrazy, które Anika nam pokaże, które po prostu szczególnie mnie ujęły. Tak, to jest jeden z obrazów mocy, on jest w tematyce szamańskiej i łączy tutaj zarówno twarz kobiety, jak i elementy właśnie kwiatu lotosu czy drzewa życia. Też jest nawiązanie do medytacji, no i zwierzę mocy akurat w tym przypadku to jest wilk. Także no to jest jeden z moich ulubionych motywów, ale też lubię malować inne zwierzęta, ale wilk ostatnio jest bardzo na czasie, tak samo jak i księżyc. To są takie bardzo motywy kobiece. Akurat jeszcze jesteśmy w fazie pełni, także obraz jeszcze jest pewnie wzmocniony. Do tego tak, wilk, no mówimy szamanizm, więc nic dziwnego. Tutaj też mamy piękne indiańskie pióra i kolejny wyjątkowy obraz. Tak, on też jest właśnie w tematyce duchowej, szamańskiej, też jest nawiązanie do właśnie różnych faz księżyca, zwierzę mocy jako wilk, no i też siedzenie przy ognisku, także właściwie obraz jak na harmonię kosmosu. Dokładnie, no pasuje po prostu idealnie i to jest taki drugi, który po prostu mnie ujął niesamowicie, ale mamy też inne, troszeczkę tutaj tak jakby z innej fazy malarskiej, tak można by tutaj ująć, chociażby ten. Możemy poprosić o pokazanie do kamery, albo ten drugi. Tak, właśnie to jest jakby druga odsłona mojego artystycznego. Tak, właśnie, rzemiosła. To są obrazy już bardziej nowoczesne, też z motywami kobiecymi. Tutaj łączę elementy kolażu, właśnie różne papiery, także płatki złota. No i one bardziej też mają stanowić tło, wpisywać się dobrze w przestrzeń, ale najbardziej zależy mi na tym, żeby osoba, która kupuje ten obraz, cieszyła się nim i żeby ten obraz niósł taką dobrą energię i wprowadzał no, dobroć, miłość, harmonię w przestrzeń tej osoby, która go po prostu zakupi czy przygarnie do siebie do domu. No, czyli mamy znowu wspaniałą intencję i tutaj widzę, że jest jeszcze motyw spirali, który też jest bardzo fajny, energetyczny. Tutaj, czy ty masz tej runy na tym obrazie? Czy ja dobrze widzę? Włączę tak, Ansu tak. Zisovilo, proszę. Tak, mam. No to dobra, pokazujemy go, bo też jest fajny. Zresztą wszystkie są fajne, to nie tak, nie? Tylko po prostu nie chcemy tu męczyć, tak? Tak, zgadzam. No czasami wykorzystuję różne elementy kultur słowiańskich, czy liternictwa, czy typografii, bo to też mnie interesuje i uważam, że no, słowa czy wyrazy, litery mają w sobie konkretną moc i też bardzo dobrze wyglądają po prostu wizualnie. Więc też ten motyw kobiecy z typografią to jest też coś, co łączę w swojej twórczości, co mnie interesuje bardzo. Dokładnie, symbolika kształtów i energia. No, powiem ci, te twoje dziewczyny mają tu niesamowite spojrzenia na tych obrazach, po prostu. Mistyczne. Mistyczne. No dobrze, nie wiem, czy chcesz jeszcze coś dla naszych telewidzów dodać, oprócz tego oczywiście, gdzie można cię znaleźć i tak dalej. Tak, możecie moje prace znaleźć na stronie www.annika.pl, także na moim Facebooku i Instagramie. No i to by było tyle. Także zapraszam bardzo serdecznie. Okej, no to już też wszystko wiecie i w takim razie do później, a tu jeszcze raz serdeczne dzięki.